Chciałbym was wszystkich serdecznie powitać na kolejnych wieczornych pogaduchach z gangsterem o tańcu nie tylko. Dzisiaj kolejna dawka wywiadów, kolejna dawka emocji, kolejna dawka rozmów, a pierwsza z nich to tancerka, instruktorka tańca, choreograf, reprezentantka wrocławskiej ekipy Co jest Crew, absolwentka Wydziału Teatru Tańca Krakowskiej Szkoły Teatralnej, współzałożycielka agencji Movement Direction, związana z tańcem od około 98 roku. Przez lata ogólne pojmowanie taniec stanowił jej priorytet. Dopiero jednak, będąc w ekipie Co jest Crew, poznała i pokochała freestyle oraz hip-hop, ale jak sama twierdzi, uwielbia nadal przygotowywać pokazy grupowe. Drugą niezwykle dla niej bliską dziedziną jest taniec współczesny. Taniec współczesny, który pozwala jej pojmować i rozumieć ruch nieco szerzej, wykorzystywać to w tworzeniu choreografii, kompozycji, czy też jakiekolwiek doświadczenia w tańcu freestylu i hip-hopie, czy jakichkolwiek wystąpieniach publicznych. W swojej pracy często korzysta z life coachingu, posiada ogromną listę doświadczeń i osiągnięć. Jest jedną z najbardziej charakterystycznych tancerek postaci polskiej sceny freestylowej. Prywatnie żona Łukasza Konopka, znanego i cenionego tancerza, aktora dubbingowego i lektora filmowo-telewizyjnego. Przed wami Agnieszka Aga, co jest Konopka. Hello! Cześć, witam cię serdecznie. Przepraszam za problemy techniczne. Jak zawsze internet bywa nieco silniejszy ode mnie i pewne kwestie nie jestem w stanie przeskoczyć. Spoko, nie ma problemu. Skąd ty masz ten opis, stary jakiś? Słuchaj, no internety, research, moja dociekliwość, no coś tam się skleiło, że skleiłeś tak sobie, tak, dobrze, coś, okay. Mąż skleiłem. Się nie zmienił. Mąż się nie zmienił, to jest najważniejsze. Aga, słuchaj, mamy dużo pytań, a mało czasu, więc ja zacznę od pierwszego pytania. Skąd w twoim życiu pojawił się taniec współczesny? Dlaczego akurat ta, a nie inna technika tańca, formy tańca? Bo w polskim szkolnictwie nie można było studiować hip-hopu. Czy to jest jedyny powód? Ja chciałam po prostu studiować taniec, bo ja nie miałam innego pomysłu, znaczy miałam inne pomysły na siebie, ale postanowiłam postawić wszystko na jedną kartę, a że wtedy, kiedy ja pisałam maturę w Polsce, była tylko jedna uczelnia, w której można było studiować taniec i to akurat był taniec współczesny, więc poszłam tam. Rozumiem. A jeśli miałabyś inną możliwość, tak jak dzisiaj? Dzisiaj wiemy, że chociażby Akademia Muzyczna Bacewiczów w Łodzi oferuje, gdzie między innymi nasi koledzy też wykładają, oferuje studia, gdzie są między innymi formy uliczne tańca. Jakbyś miała taką inną możliwość, wybrałabyś inną drogę, czy jesteś za to wdzięczna temu, jak twoja droga się potoczyła? Nie wybrałabym innej drogi, nie wybrałabym innej szkoły na początku, ale później poszłabym do następnej. Mhm. A, czyli byś podjęła kolejne studia. Tak, zrobiłabym kolejne studia. Mhm. Aga, powiedz mi, bo zapewne są też tutaj osoby, które nie ogarniają tańca, a lubią sobie posłuchać, jak inni ludzie rozmawiają. Jakbyś mogła nam w skrócie scharakteryzować, czym jest hip-hop dance, a czym tak naprawdę jest taniec współczesny? Czym te obydwie techniki się charakteryzują? Może jakoś krótko historycznie. Mhm. Hip-hop dance charakteryzuje się tym, że podczas tańca rozdziela się części ciała, czyli jakby rozdziela. Jest wielość rytmów w ciele, wielość centrów w ciele. Mamy, czyli polirytmia, policentryzm i jest określony ten jednostajny groove. To charakteryzuje hip-hop i mamy też określone kroki, których jakby ucząc się na początku pozwalają ci wpisać w ciało, wdrukować daną technikę, a w tańcu współczesnym ja chyba nie znam jakichś kroków, które by były do tańca współczesnego czysto przypisane. I taniec współczesny jest według mnie najbardziej otwartym tańcem. Mm-hmm. Czyli tam mogę połączyć wszystko, ale jest w tańcu współczesnym, myślę, że jest dalej takie przekonanie, że jeżeli tańczy się do muzyki, to niedobrze. Aha. Rozumiem. Ale bardzo często ludzie z tańca, tancerze z tańca współczesnego mają problem z rytmem. A, okej. Okay. To dość ciekawe. A powiedz mi tak krótko historycznie, jakbyś jeszcze mogła nam przedstawić, skąd jest hip-hop, skąd taniec współczesny tak bardziej zarysowo? Hip-hop jest ze Stanów, chyba jak powiem z Bronxu, to się nie pomylę. Ja nie jestem specjalistką historyczną, ale no hip-hop jest ze Stanów, powstał z kultury afroamerykańskiej i latynowskiej, połączenia tych dwóch kultur. A taniec współczesny powstawał głównie w Niemczech,
i też w Stanach. I mamy i europejski, i amerykański styl, który się teraz. Tak było na początku, że był podział na europejski i amerykański styl. Ja jestem zakochana w stylu europejskim, w przeciwieństwie, chociaż może nie w przeciwieństwie do hip-hopu. Nie, ja też lubię Europę w hip-hopie. Okej. Aga, powiedz mi teraz troszkę z innej beczki. Dużo osób cię dość zna, dużo osób też widzi twój taniec i zna twoją pracę. Ja chciałam zapytać, czy ty wykorzystujesz pewne elementy, narzędzia tańca współczesnego w hip-hopie? Ja tańczyłam hip-hop jakiś czas temu bardziej, jak mam to powiedzieć, wyczynowo. Jeździłam na zawody i wykorzystywałam bardzo. Może nie sam taniec współczesny, ale myślenie, którego nauczyłam się w szkole i do którego szkoła mnie doprowadziła, bo po szkole sama zaczęłam digować dalej i znalazłam takich ludzi jak Forsight i Laban, którzy mają stworzone swoje metody przeprowadzania ruchu. I oj, coś nam zacięło. Na czym się zaczęło? Okej, jest okej, wróciłaś, jest wszystko dobra. Okej. Na Labanie. Na Labanie. Forsight i Laban to były takie dwie moje największe inspiracje. Forsighta poznałam podczas tworzenia spektaklu dyplomowego z Joe Alterem, który przyjechał do nas z San Diego. On nam pokazał Forsighta. Ja się tym zachłysnęłam totalnie i razem z Jaśkiem z naszej ekipy zaczęliśmy to studiować, bo są filmy z tej metody na YouTubie. Więc ja się uczyłam Forsighta z YouTuba. I bardzo to rozwinęło moją wyobraźnię, bo ja lubię mieć określony temat, na jakim działam, żeby nie robić wszystkiego naraz. I to mi pozwoliło jakby zawężyć pole manewru. I Labana odkryłam, jak szukałam technik, określonych technik aktorskich, bo miałam wrażenie, że po szkole nic nie umiałam, jeżeli chodzi o aktorstwo, nic nie rozumiałam, może byłam za młoda. Mam też takie przekonanie, że do szkoły aktorskiej nie powinno się iść od razu po maturze, że jednak trzeba coś przeżyć w życiu więcej niż, mieć większe doświadczenie niż człowiek, który ma 18-19 lat. Mam wrażenie, że jakbym była starsza, to bym się więcej nauczyła. I w tym poszukiwaniu technik aktorskich doszłam do Labana, bo się okazało, że Labanem można tworzyć postać ruchowo i to mi bardzo też rozszerzyło pole manewru, jeżeli chodzi o jakości i rytmy w hip-hopie. Technika, który w tańcach współczesnego, której się uczyłam w szkole, czyli polska technika tańca, jest też mocno rozizolowana, więc to jeszcze bardziej mi zwiększyło skilla w izolacjach. No i w tym samym czasie był plan B. O, proszę, moje solo. Najtrudniejsza rzecz. Tak, na którym byłem notabene. A, okej. Okay. W Krakowie. Mhm. No, to było trudne. I plan B, czyli chodzenie z moją ekipą, ćwiczenie, trenowanie w klubie przez kilka lat, to mnie bardzo rozwinęło. Mhm. Ktoś tutaj zadaje pytanie, co myślisz na temat Gaga Dance? Gaga. To jest super technika, która mnie nie ujęła. Ale uważam, że to jest świetne, tylko mnie osobiście nie chwyta za serce, ja się nie wkręcam, bo dla mnie Gaga Dance to jest hip-hop bez groove'u. To jest pójście na trening hip-hopowy, który jest oparty na patentach, na określonych, zawężonych systemach pracy z ruchem, czy zadaniach na wyobraźnię. Powiedzmy, że mam zadanie, że ruszam się po podłodze jak rozlewający się olej i ja równie dobrze mogę to zrobić na gadze, ale i mogę to robić na hip-hopie i okazało się, że ja robiłam gagę na hip-hopie zanim poszłam na gagę, więc jakby mnie to nie... Jakby fajnie, ale mnie nie kręci. A powiedz mi na temat narzędzi takich jak zapętlanie w danej frazy, pracowanie na narzędziach, zapętlanie, powtarzanie, zmiana rytmiki, dynamiki. Czy to dla ciebie było zawsze czymś pospolitym w hip-hopie? Bo wiemy, jak wygląda to w tańcu współczesnym, a wiemy też, jak to niekiedy wygląda w hip-hopie. Czy ty przeniosłaś pewnego rodzaju schemat pracy i tańca na hip-hop? Tak. Mam przekonanie, że wiedzę mam ze szkoły, z tańca współczesnego, i z poszukiwań, jakie szkoła we mnie zrodziła.
i uważam, że hip-hop jest bardzo płodną przestrzenią na to, żeby tego używać. I nie Ale powiedz. uważam, że jest to, nie uważam, że jest to pospolite. Ja na zajęciach z kompozycji często omawiam batalę, bo batala tańczy bardzo dramaturgicznie. Tylko żeby to zobaczyć, to trzeba wiedzieć, jakie są elementy dramaturgii, żeby na to świadomie patrzeć. I tego między innymi się uczyłam w szkole, jak świadomie oglądać ruch, jak go interpretować i mówić o nim, bo przede wszystkim my w hip-hopie nie mówimy o tym, co widzimy. Nasza rozmowa opiera się na tym, powiedz mi, co było tak, o, to było fajne, to nie było fajne, ale nie zastanawiasz się najczęściej, dlaczego ci się to podoba, czy to jest jakaś konkretna jakość, po czym to było, gdzie w kontekście ten ruch był wsadzony, co było przed, co było po, czy jakby to było później albo wcześniej, to też by mi się podobało. To wszystko są takie pytania na świadome oglądanie ruchu i wtedy możesz też świadomie komponować, więc myślę, że w hip-hop jest jedną, a czy no z hip-hopem się posługuję i tego najbardziej znam, dlatego też uważam, że jest mega płodną techniką na budowanie w nim dramaturgii. Okej, okay, a powiedz mi, czy taniec współczesny zmienił twoje postrzeganie hip-hopu, ale tak w 100%? Nie. Nie, nie, nie. Bardziej zaczęłam patrzeć na hip-hop jako na. Może nie oddzieliłam tą ruch i tą technikę od tej kultury, że dla mnie to jest po prostu jakiś Czyli skład. wyciągnęłaś, jakby, Tak. że tak powiem, wyrwałaś ruch i bardziej go przeanalizowałaś niż samą kulturę. Tak, że dla mnie to jest po prostu jakiś zestaw zasad, które tworzą daną technikę, którą jest hip-hop, ale ja go biorę jako. Jakby nie zależy mi na tym, żeby on był gdzieś połączony z jakąś kulturą, historią. Bardziej mnie jara sam ruch niż wkładanie w tego w kontekst kulturowy, chociaż robiłam to wcześniej, bo musiałam przez to przejść. Aga, to ja odniosę się w takim razie do konferencji prasowej Akademii Mr. Klecks w Teatru Solskiego w Tarnowie, gdzie mówisz, że fajnie jest zobaczyć w końcu takich tancerzy, którzy tańczą hip-hop, b-boying, popping na scenie, bo wiemy, jak to u nas w Polsce wygląda. A potem się odwołujesz też do tego negatywnego spostrzeżenia, jeśli chodzi o sam hip-hop w nieco trochę w starszym społeczeństwie. Ja zapytam u ciebie o coś innego. Dlaczego w Polsce nie jest tak łatwo zobaczyć na scenie takich ludzi, na scenie teatralnej? Bo nie ma kasy. Po prostu. Czy kasa to Tak, jest jedyny bo nie powód? ma kasy i też myślę, że dużo jest w nas samych, jakby w kulturze streetowej, w ludziach kultury streetowej, takiego przekonania, że się nie da i że my po prostu nie idziemy do tych teatrów na te audycje. My tam nie chodzimy, bo uznajemy, że te audycje nie są dla nas, a widzę, co się dzieje w mojej szkole, bo teraz jest coraz więcej takich projektów w trakcie studiów, że choreograf zaprasza studentów do pracy nad konkretnym projektem i widzę, jak jest zainteresowanie innością i to, że ludzie ze streetu tańczą w spektaklach najlepszych choreografów na świecie, choreografów postrzeganych jako choreografowie tańca współczesnego czy teatru tańca, w którym w Polsce nie widzimy tancerzy naszych, tam jest to powszechne od lat, tam to już mają dość tego. Aha, okej, okay, rozumiem, w ten sposób. Okej, okay, Agata, to teraz ja chciałbym zapytać Cię troszkę o inną rzecz. Pójdźmy dalej. Agencja Movement Direction. Co to za agencja? Skąd się zrodził pomysł? Jak tak naprawdę wygląda rynek reżyserii ruchu w Polsce? Pomysł zrodził się z mojego spotkania z Martą Wajszczyk, która jest grafikiem i dyrektorem artystycznym w agencji Move Picture. Ją poznałam przez Łukasza, przez mojego męża. I Marta powiedziała mi, że jest taki zawód jak reżyser ruchu i to funkcjonuje i działa za granicą. I że najprawdopodobniej nikt tego nie robi w Polsce. Wtedy było wiadomo o Pacie Bogusławskim, który jest Polakiem, ale działa w Londynie, przeprowadził się do Dokładnie. Londynu i tam zaczął swoją karierę jako reżyser ruchu. Ja Pata nie znam.
Ale wiem, że niektórzy na pewno znają, bo to jest jakby ziomek jakby od nas. Tak, dużo osób go zna. Tak. I ja uznałam, że tańcząc street dance i mając wiedzę ze studiów, mam potrzebne doświadczenie, żeby w ogóle spróbować to robić. Więc Marta przesłała mi z 10 tysięcy zdjęć, które ja musiałam obejrzeć, skatalogować, opisać, w jaki sposób można uzyskać dany efekt. Oczywiście wtedy się przydał Foresight, przydał się Laban i wszystkie inne metody, które znałam ze szkoły. No i zaczęłam robić te sesje na totalnym stresie i strachu, ale się udało i jakoś no, pykło. Też mam po prostu super ekipę ze sobą. Mam Martę i mam Magdę, która jest moją szefową i moją agentką, która rozmawia tam z ważnymi ludźmi i z takim portfolio, jakie Magda mi skleja i z taką gadką, jak ma Marta. To nie było opcji, żeby nie wyszło. No tak, ale Aga, przede wszystkim twoje doświadczenie, i to z jednej strony z tańcu współczesnym, który można byłoby powiedzieć idealnie się sprzeda do tego, z drugiej strony też praca trochę w innej formie, jeśli chodzi o sam hip-hop i freestyle, co dało ci pewny zarys i ci pomogło. Powiedz mi proszę, Aga, jak wygląda rynek reżyserii ruchu w Polsce na dzień dzisiejszy? Bo wiem, że teraz troszkę on się rozrósł. To, co ja zauważyłem, że dużo osób jest w ogóle reżyserami ruchu, którzy nie są tancerzami. To też jest poniekąd dla mnie ciekawe. Dla mnie Pytanie, też. czy ty się z tym, zgadzasz? I ja zapytam jeszcze inaczej, bo to jest poniekąd pytanie od naszej internautki, bo oczywiście były pytania, jak się na nim wybić, przebić na takim rynku? Może Trzeba mieć. zacznijmy od rynku. Dobra. Przede wszystkim trzeba chyba mieć odwagę. Ja musiałam wejść w całkowicie nowe środowisko, którego wcześniej w ogóle nie znałam. Ja to zrobiłam totalnie od zera. I po prostu musiałam mieć odwagę i wierzyć w to, że się uda. Chciałam, żeby mi się udało. I na szczęście doszłam do takiego momentu, że to jest mój główny zarobek, z tego głównie zarabiam. I było ciężko bardzo na początku. Ja to robię przez 3 lata. I dopiero teraz czuję, że jest taki. Że się nakręciło Że się i rozkręciło. koronawirus i nie wiadomo, co dalej. Ale ja myślę, że znaczy jestem pewna, że o moim sukcesie zadecydowało to, że ja miałam wsparcie. Ja miałam wsparcie właśnie w Marcie, która robi świetną robotę. Jeżeli chodzi o prezentowanie moich zdjęć w formie graficznej, w formie PDF-ów, portfolio, ja mam genialne portfolio złożone przez nią. No i mam Magdę, szefową, która już jest w agencji, jestem reprezentowana przez agencję, więc ja sobie sama nie szukam pracy. Wiadomo, dostaję telefony i przekazuję to do agentki, która zamiast mnie gada o kasie, i to jest genialne, że ja mogę mieć relacje z ludźmi czysto artystyczne. I nie muszę z nimi rozmawiać o pieniądzach. Czy w waszą agencję wchodzą trzy osoby? Nie, w agencję Move Picture wchodzi 5 osób, bo oprócz mnie jest jeszcze reprezentowanych 2 fotografów. No i jest jeszcze właśnie Marta, która jest artem i grafikiem, i Magda, która jest szefową i agentką naszą. A Movement Direction jest moją firmą, do której zaprosiłam Anię Sawicką. Anię Sawicką Holmes. Rozumiem, czyli wy jakby od tej drugiej strony współpracujecie. Tak, bo my robimy też inne rzeczy oprócz Dobra, pracy z modelami. ja tylko poproszę o krótki komentarz do tego, co sądzisz na temat choreografów, reżyserów ruchu, którzy nie mają doświadczenia tanecznego, tudzież mają doświadczenie, ale totalnie z innej bajki, jeśli chodzi o taniec. Czyli nie jest to hip-hop ani taniec współczesny. Ja mogę mówić o sobie. Ja wiem, jak mi pomaga moja wiedza, jakby konkretne narzędzia, którymi ja działam z modelami. Ja wiem, jak się do tych sesji przygotować, bo przerobiłam dany materiał. Ja też pracuję z ludźmi, którzy z fotografią pracują od lat, właśnie z mojej agencji, którzy mi pomagają, pomagają mi przygotowywać się do sesji. Rozmawiam, jakie metody użyć, żeby zrealizować dany moodboard, daną atmosferę. Ja przychodzę przygotowana na zajęcia i wiem, dlaczego umiem się przygotować.
a nie wiem, na jakich podstawach działają inni ludzie, może na podstawie swojego czucia, flow i też może być fajnie. No, po prostu nie wiem, na jakich zasadach oni działają. Ja potrafię z. Wiem, jak uzyskać dany efekt i wiem, co zrobić, jak dany efekt nie da się, jak danego efektu nie da się uzyskać, bo mam do czynienia z takim, a nie innym ciałem. Aga, swoje pytanie od naszej internautki. Poniekąd już na nie odpowiedziałaś. Jak ci się udało odnieść sukces w branży modowo-reklamowej? Co ci pomogło? Jakie cechy charakteru? Jak to jest finansowo opłacalne? Czy jest to dla ciebie bardziej opłacalne niż prowadzenie zajęć, prowadzenie warsztatów, czy też praca w teatrze? Tak. Nie jest to. Ona zaczęłam od robienia gazet. Nie, w ogóle zaczęłam od robienia zdjęć, które nigdzie nie były publikowane, żeby najpierw spróbować, czym to jest. Żeby sobie nie zaaplikować takiej dawki stresu, która by mnie totalnie zniechęciła. Później zaczęły się gazety. Na gazetach się nie zarabia. Na gazetach się robi portfolio z dobrymi fotografami. A później, jak się. Ma dobre portfolio, dobrą agencję, dobre zdjęcia i dobrze się pracuje i jest z tobą fajnie pracować, bo to też o to chodzi, żeby z tobą po prostu się fajnie spędzało czas i ma się trochę szczęścia i znajomości, albo i nie, albo ktoś ci polecił, to wtedy się zaczyna zarabiać. A powiedz mi, Aga, czy to było dla ciebie łatwe, aby zaklimatyzować się w tej nowej branży? No bo poniekąd to był nowy świat dla ciebie, nie? To była jedna z trudniejszych rzeczy, jakie zrobiłam. Ja do tej pory nie zawsze czuję się total tam wpasowana, ale nauczyłam się, że to, że pochodzę ze street dance'u, działa totalnie na moją korzyść. A co ten street dance ci konkretnie takiego dał? To, że ja umiem robić coś bardzo konkretnego, ja mam konkretnego skilla. I okazuje się, że w reklamach street dance, w ogóle posługiwanie się tą techniką, rozumienie muzyki jest bardzo przydatne. Często z tego korzystam po prostu z tej techniki, że rzadko się korzysta z tańca współczesnego w reklamie. Raczej się korzysta z takich bardziej komercyjnych technik, No tak, których tutaj też jest jest cały niewiele. czas na tej komunikacji niewerbalnej. Powiedz mi, Aga, czy kiedy coś w najbliższym czasie możemy się spodziewać, jeśli chodzi o waszą kolejną produkcję? Ja ostatnio, dzisiaj, wczoraj dokładnie prześledziłem waszego fanpage'a Movement Direction w poszukiwaniu jakichś informacji, więc może jakaś krótka informacja, kiedy jakaś kolejna produkcja? I jeszcze jedno pytanie, czy ty się już totalnie przebranżowiłaś, czy jeszcze możemy cię zobaczyć na scenie tanecznej już niedługo? Na scenę tanecznej hip-hopowej? Tak. Tutaj wątpię, ale no nie wiadomo. Zobaczymy. Ale cały czas sędziujesz. Ostatnio przecież sędziowaliśmy razem zawody. Chyba na rytmach się widzieliśmy. Jakiś czas już temu. Jak mam sędziować kompozycję, czyli formację, to ja No. bardzo chętnie. I kolejny projekt to jest temat Tajemnica. na A. następną sesję. To, w czym teraz jesteśmy, to jest konkurs kwarantanny, który zrobiliśmy z Bowską i jesteśmy przy wyborze zgłoszeń, decydujemy, kto się dostanie do drugiej tury, więc będzie zaraz jakaś publikacja teledysku pod koniec miesiąca, później będzie sesja zdjęciowa z 6 osobami, które wygrają. Marta też będzie składała portfolio dwóm osobom, więc będzie trochę do oglądania. No tak, casting do teledysku w czasach pandemii. Też dostałem od ciebie zresztą tą wiadomość z informacją, że coś takiego się dzieje. Ostatnio nawet z Kaczoreksem o tym rozmawialiśmy, gdzie poruszył właśnie tematów, jak kierować swoją karierę, że jest to też jedna z wielu możliwości, jakie daje nam internet. A ja już tak kończę i puentując ostatnie pytanie. Aga, co jest kluczem twojego sukcesu? Ja tak ostatnio myślałem, że jak zadam ci to pytanie, co ty możesz mi odpowiedzieć? Bo zazwyczaj dziennikarz, redaktor musi pewne rzeczy jakby przemyśleć i się przygotować. I zastanawiam się, czy to pewnego rodzaju będzie wszechstronność, że ty ogarniasz i taniec współczesny, i hip-hop, i masz ogarniętą głowę, i odnalazłaś się po teatrze w totalnie nowej komercyjnej branży, gdzie wykorzystujesz to To doświadczenie. nawet mnie zaskoczyło. Powiedz mi, jaką już tak kończąc i pointując, jaką ty masz radę dla nie tylko ludzi, ale dla pozostałych? Bo myślę, że ta informacja jest znacząca dla wszystkich tancerzy, którzy chcą się rozwijać i chcą
chyba, że nie chcą, ale ci, którzy jakby chcą się rozwijać i nie pozostać tylko na zawodach, na scenie tanecznej, która jest poniekąd ograniczona, a to się dopiero można zobaczyć, jak się wyjdzie poza to i zacznie się robić różne dziwne czy też ciekawe projekty. Jakie są wskazówki, rady? Co jest tym twoim kluczem do sukcesu? Ja podam, pierwsza rzecz to nie przyklejać się do jednej rzeczy na całe życie, bo jakby dla mnie ta wizja, że ja będę reżyserem ruchu i będę pracować z modelami, nie była jakimś spełnieniem moich marzeń, ale okazuje się, że jak w to wchodzisz, to po pierwsze masz, musisz przejść masę barier, które masz sam w sobie, strachów swoich i to cię rozwija. Po drugie, nagle się okazuje, że odwaga, żeby otworzyć te drzwi i wejść tam i trochę posiedzieć w miejscu, które jest dla ciebie nieprzyjemne przez jakiś czas, bo siedzisz, bo robisz komercję, bo wchodzisz w towarzystwo, które nie rozumiesz dokładnie, jak działa, bo nie jesteś z tego świata. Nagle się okazuje, że to ci otwiera drzwi do tego, co zawsze chciałeś. I ja tego doświadczam, że wejście w coś, co nie było moim największym marzeniem, do świata, w którym ja siebie sobie nie wyobrażałam, okazuje się, że mnie wprowadza do światów, które zawsze chciałam mieć, jakby w którym zawsze chciałam być. A ja się dowiedziałam, ja sama nie byłam tego świadoma, ale powiedziała mi to Ela Chowaniec, nauczycielka dramaturgii, że ja mam taką cechę, że ja się nie poddaję. I jak ja w coś wierzę, to ja się nie poddaję. Okej, okay, a jeszcze tylko w jednym zdaniu dopytam, bo mnie to bardzo interesuje. Czy my tancerzy streetowi, jeśli chodzi o polską scenę, przypadkiem, czy nie jest też tak, że my nie zwracamy uwagę na pewien wyraz, na pewien komunikat niewerbalny? Tak, ja tego doświadczam, jak zapraszam tancerzy ze środowiska właśnie streetowego na castingi i widzę, dlaczego przegrywają. Widzę, dlaczego nie są brani do danych reklam, które są często mega fajne, bo uważają, że ich taniec i tak się obroni. A to nieprawda, bo jest jeszcze cały komunikat, który idzie z twojego bycia, z twojego nastawienia, z twojej twarzy. Ja nie mówię, że trzeba wyjść, uśmiechać się i machać tyłkiem, tylko trzeba być aktywnym, z zaangażowaniem robić to, co się robi. A często mam takie wrażenie, że tancerze nasi, jak wychodzą na castingu, to komunikat główny, jaki z nich idzie, to jest: ja nie muszę nic robić, jestem genialny. Jak mnie chcesz, to bierz, a jak nie, to spadaj. I nikt się tak nie weźmie do niczego. Mhm, rozumiem. Tym takim mam wyrąbane i tak jestem super. Aga, i tym miłym wątkiem chciałem ci serdecznie porozmawiać za naszą krótką rozmowę. Jest to też wątek, którym zaczniemy już rozmowę z naszym kolejnym gościem, do czego serdecznie cię zapraszam, abyś pozostała z nami tutaj na tym live'ie. Co, ja dziękuję ci serdecznie, dziękuję ci za poświęcony czas i życzę ci dużo zdrówka. Dziękuję nawzajem. Trzymaj się. I dzięki wszystkim, że byliście, że słuchaliście, miło mi bardzo. Trzymaj się, buziaczki, pa pa. Pa. Jedziemy dalej, kolejny gość. Tej kobiety jeszcze nie znacie, ale zapewne ją pokochacie. Pokochacie czy też polubicie, tak jak ja ją polubiłem od pierwszego wykładu na mojej uczelni. Specjalistka od komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Językoznawczyni z psychologicznym skrzywieniem. Wykładowczyni na Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Szkoleniowiec, autorka książek i artykułów z zamiłowaniem do biegania. Od 18 lat uczy zarówno w uczelni, jak poza murami uniwersyteckimi. O tym, jak język pokazuje świat mówiącego, jak używać tak naprawdę języka, by lepiej zrozumieć i porozumieć się z drugim człowiekiem na płaszczyźnie zawodowej, jak i prywatnej. Napisała kilkadziesiąt artykułów, 3 książki, w tym 2 naukowe. Obecnie pracuje nad kolejną na temat korelacji języka i psychologii. Przeszkoliła kilkanaście tysięcy dziennikarzy, biznesmenów, pracowników banków, organizacji rządowych i pozarządowych, nauczycieli. Pojawia się często też jako ekspert od zjawisk społecznych związanych z ogólnopojętym językiem w ogólnopolskich mediach. Przedstawiam wam dr Małgorzatę Majewską.
Dzień dobry. Witam serdecznie pani doktor. Działa wreszcie. Chciałam powiedzieć, że nie słyszałam ani słowa, które mówiłeś, o czym będziemy rozmawiać, więc chyba musisz powtórzyć jeszcze raz. Witam. Spokojnie, a to ja będę... Nie... Pani doktor, proszę się niczym nie przejmować, ja jakby na bieżąco będę o wszystko pytać. Pierwsza rzecz, o którą chciałbym spytać, to językobranie. Językobranie, kefir, nie kefir, kto to kefir dla osób, które nie wiedzą, co to za przedsięwzięcie i skąd pomysł? Dobrze, to ja może dwa słowa powiem. Ja się zajmuję od lat językiem w psychologii, zresztą tak poznaliśmy się z Piotrkiem, który był moim studentem. I rzeczywiście od wielu lat kiedyś napisałam doktorat o tym, jak się ludzie umniejszają. Później badałam bardzo wiele lat język alkoholików, język ludzi w terapii, język par, dlaczego ludziom nie wychodzi w związkach i tak dalej, i tak dalej. I coraz częściej było tak, że ludzie pytali mnie, gdzie można o tym przeczytać, ponieważ to, czego ja uczę i czym się zajmuję, no to są klasyczne teorie językoznawcze zastosowane do języka polskiego. No i pomyślałam sobie, że właściwie nie ma takiej książki, nie ma takiego projektu, więc książka już się pisze, językobranie, będzie w przyszłym roku w księgarniach, natomiast równolegle trochę pandemia mi stworzyła takie warunki do tego, żeby zacząć robić to, do czego wy mnie zachęcacie, wy młodzi ludzie, mianowicie rozpoczęłam kanał YouTube'owy językobranie, rozpoczęliśmy też różnego typu działania medialne. No i właśnie czym jest językobranie? Językobranie to jest takie miejsce, w którym rozmawiamy o tym, jak język nas wyraża. Jutro na językobraniu będę analizowała konstrukcję osób, które piją, palą albo robią różne inne rzeczy, zażerają się słodyczami i się zaprawiają językiem, czyli sobie sami się oszukują. Filmik już jest gotowy, jak macie ochotę, to jutro będzie wrzucony w sieci. A kefir to jest mój pies, on zresztą tu gdzieś jest, bo my teraz jesteśmy w górach i on jest takim elementem bardzo poważnym, mimo że sam kefir poważny nie jest. Mianowicie kefir ma być takim prototypem, wiecie, kogoś, kto jest absolutnie w sobie zakochany. To znaczy mój pies nie ma żadnych wątpliwości na swój temat. I ja kiedyś w internecie zaczynałam opisywać jego historię i ludzie mówią, że bardzo by chcieli być jak kefir, ale nie są. Super. Gosiu, powiedz mi proszę, jakie znaczenie w naszym życiu pełni niewerbalny język ciała, tak ogólnie? Bardzo ważne, dlatego że nie jesteśmy w stanie nim kontrolować. Jak Agnieszka opowiadała o tańcu, to pomyślałam sobie, że bardzo brakuje w polszczyźnie takiego języka, nie tylko tego, jak macie mówić o tańcu, ale też w ogóle o cielesności. Zobaczcie, że właściwie w języku polskim my jesteśmy kompletnie od tej cielesności oderwani, już nie mówiąc o tych nieszczęsnych określeniach na seks, które są albo fizjologiczne, albo wulgarne. Natomiast brakuje w ogóle takiego języka cielesności i tego, że ciało nas wyraża. I to jest o języku, ale pytasz o komunikację niewerbalną, bo też tym się zajmuję. Brakuje też takiej świadomości tego, że my nie jesteśmy w stanie tymi gestami zarządzać. Gesty, to ładnie się w nauce mówią, mają charakter prekonceptualny, czyli najpierw jest gest, później jest słowo, więc nie jesteśmy w stanie tego kontrolować w większości przypadków, natomiast jesteśmy w stanie odczytywać bardzo wiele, jeśli chodzi o gesty, jesteśmy w stanie bardzo wiele z gestów wyczytać i bardzo dużo się dowiedzieć o drugim człowieku. A powiedz mi, czy my totalnie jesteśmy w stanie tego kontrolować, czy to jest jakby poniekąd neurologicznie jakoś ustosunkowane? Nie jesteśmy w stanie kontrolować tak zwanych gestów ilustrujących, czyli gestów, które ilustrują to, jak myślimy. To się ładnie nazywa, uwaga, które pokazują nasz projekt mentalny. Czyli najpierw jest tak, że my gestem pokazujemy, jak coś widzimy, a później do tego dobieramy słowo. I tych gestów nie jesteśmy w stanie kontrolować. Jak chcecie je rozpoznać, to są te gesty, w których ręce nie spotykają się na dłużej, w których rękami tylko, no nie mogę teraz gestykulować, bo trzymam telefon, ale generalnie właśnie są takie gesty, w których najwyżej na chwilkę spotykają się słowa, Boże, ręce, natomiast nie na dłużej. To, co robisz teraz, Piotruś, ze swoją brodą, to nie jest gest ilustracyjny. No wybaczcie, ja tak mam, tylko to jest gest adaptacyjny, prawda? Czyli kiedy się miziamy, kiedy Piotrek, zobaczcie, robił tak, ale czasem jest tak, że ktoś się bawi okularami, albo na przykład czasem się bawi włosami, o tak. To są takie gesty, które mają taki
charakter adaptacyjny, to znaczy z jakiegoś powodu, ja nie wiem, Piotrek, że teraz się czujesz niepewnie, bo tyle lat się znam, że nie chcę, żebyś się czuł. Rozpracowałaś mnie, widzę, na pierwsze kawałki. A, widzicie, teraz był drugi, słuchajcie, teraz był drugi adaptator, jak Piotrek poprawił okulary, tak. Dokładnie tak. I ich będzie jeszcze więcej na pewno, Piotrek, bo to jest tak, że jak już uruchomiłeś, to jak sobie za... O, i teraz tak... Już przybrałem pozycję obronną. Teraz masz pozycję obronną, ale pewno się miziasz nogami. Ale ten, ale jeszcze jako tancerz, kiedy masz uruchomione całe ciało. Słuchajcie, żeby nie było chaosu, po kolei. Więc gestów ilustrujących nie jesteśmy w stanie jakby nimi zarządzać, no bo one pokazują to, jak myślimy. Gesty adaptacyjne, czyli te gesty, z którego z jakiegoś powodu nie czujemy pełnego komfortu, czyli się miziamy, na przykład tak sobie robimy, jesteśmy w stanie zablokować, co właśnie zrobił Piotrek, ale to nie jest tak, że potraficie oszukać swoje ciało, bo jeżeli je zablokujecie, jeżeli zrobicie coś, co Lowen nazywa zamrożeniem w ciele, to albo zrobimy syndrom ochroniarza, czyli te ramionka ci pójdą do góry, takie usztywnione, albo gdzieś indziej to napięcie wyjdzie, na przykład czasem ktoś tak macha nerwowo nogami, i cały stolik wie, i tak dalej, i tak dalej. Są jeszcze gesty, tak zwane emblematy, to są te gesty, kiedy pokazujecie, jest okej, albo tak. Wszystkie gesty wulgarne są emblematami i tymi jesteśmy na szczęście w stanie zarządzać. Gosiu, przechodząc do meritum całego, jakie ma znaczenie w tańcu, w reklamie, w projektach, wszelakich działaniach komercyjnych niewerbalny język ciała? Bo wiem, że swojego czasu na jednym z wykładów, którego doskonale pamiętam, analizowaliśmy to i rozmawialiśmy na ten temat, co mnie też dość poniekąd twoje spostrzeżenie zaciekawiło. To jest tak, że jeżeli my jesteśmy spójni, czyli tak to ładnie nazywa się kongruentnie, ale nie musimy tutaj używać bardzo skomplikowanych słów, jeżeli jesteśmy spójni, czyli nasz kanał, uważajcie, niewerbalny to są gesty, ale też to są zachowania ciała, na przykład usztywnienia ramion, nasza mimika, nasza intonacja, czyli parawerbalny i nasze słowa są spójne, to my właściwie tego nie zauważamy. To znaczy po prostu siedzicie z kimś w knajpie i wam się po prostu dobrze rozmawia i jest okej. Natomiast żeby tą spójność osiągnąć, to trzeba mieć pewien luz w ciele. Trzeba mieć, ja bym powiedziała, trzeba być w kontakcie ze sobą, prawda? To znaczy, jeżeli ja jestem mocno w kontakcie ze swoimi emocjami i potrafię rozpoznać, nie wiem, sytuację, która mnie stresuje i potrafię sobie z nią poradzić, to nie zrobię gestu adaptacyjnego. Natomiast w momencie, kiedy my z jakiegoś powodu chcemy, najchętniej bym powiedziała, udawać kogoś, kim nie jesteśmy, prawda? Na przykład chcemy zbudować jakiś wizerunek, który nie jest kompletnie tożsamy z nami, to wówczas dojdzie do czegoś takiego, co się nazywa przeciekami niewerbalnymi, czyli jakieś kawałki naszego ciała zdradzą naszą niepewność, nasze na przykład zagubienie, ale też, bo pewno zaraz zapytacie o kłamstwo, to o kłamstwie osobno powiem, na razie o tej spójności. I teraz, jeżeli ktoś jest, Piotrek, niespójny, to ty, nawet jak się na tym nie znasz, ty się znasz, ale powiedzmy, jeżeli ktoś z was się nawet na tym nie zna, to macie takie poczucie, że coś wam nie pasuje, że coś nie działa, prawda, że coś jest nie tak, nie? Znaczy możecie powiedzieć, słuchaj, no niby spoko, laska, ale coś tam mi nie grało, prawda? I teraz to coś tam mi nie grało, zobaczcie, od razu mi gest poszedł ilustrujący, to jest właśnie najczęściej taka nasza intuicja, że doszło do jakiejś niespójności między gestem a słowem. To bardzo często możecie zaobserwować u ludzi, którzy udają bardzo pewnych siebie, prawda? I teraz na przykład mają takie konstrukcje, które się wywyższają i tak dalej. I teraz bardzo często jest tak, że te konstrukcje, one nie zawsze są niespójne z kanałem niewerbalnym, bo czasem ktoś po prostu ma rys narcystyczny i tak o sobie myśli, wtedy jest spójny. Natomiast jeżeli jest tak, że ktoś udaje pewniejszego niż naprawdę jest, no to natychmiast zrobi adaptatory. To nie ma opcji, prawda? I teraz jeżeli zrobi adaptatory, albo jeżeli na przykład chce próbować mną, każdego z was, zmanipulować i zrobi ilustratory, ale kontrolujące, to ty zauważysz, nie będziesz widział, że o, kontroluje ilustrator, ale zauważysz, że coś ci nie gra. Zresztą sam pracujesz w mediach i pewno tak macie z niektórymi osobami, które nagrywacie przed kamerą, że niby, wiesz, spoko, wszystko dobrze mówi, wszystko jest okej, ale no coś jest takiego, coś nie gra. Coś nie gra. Gosia, powiedz mi, jak to jest z tym niewerbalnym komunikatem w projektach, w reklamach? No to jest duży problem. Jakby to jest jakby jeden z podstawowych czynników, jeśli chodzi między nadawcą a odbiorcą. Wiesz,
W Polsce jeszcze bardzo silnie pokutuje przekonanie, że gestów się można nauczyć. W ogóle ja to tak, im dłużej pracuję w mediach, tym bardziej mam wrażenie, że wiele osób, którzy się tym zajmują zawodowo, ma przekonanie, że odbiorca jest idiotą, prawda? Że odbiorcę można, nie wiem, przekonać jakąś taką sztucznością. Wiesz co, ale to jest a propos właśnie tego, co ja podczas rozmowy z Agnieszką zapytałem, co z tymi właśnie reżyserami ruchu, którzy nie mają doświadczenia w ogóle, a są reżyserami ruchu. I myślę, że stąd to też się poniekąd bierze. No, bo jakby ja nie chcę wchodzić, Agnieszka dla mnie zrobiła na mnie ogromne wrażenie, jeśli chodzi o kompetencje. I to jest jej brochataniec. Ja tutaj jako amator słuchałam, ale wiem coś na temat wystąpień medialnych, ponieważ zajmuję się przygotowaniem ludzi na przykład do występów na scenie, do prowadzenia dużych imprez i tak dalej. I teraz wiesz, wielu trenerów, czy wiele osób, które przygotowuje ludzi, daje złote rady pod tytułem, nie wiem, patrz przed siebie, te słynne trzy punkty i tak dalej. Ja, jeżeli mam kogoś przygotować do prowadzenia dużej imprezy, to najchętniej wcześniej go zmęczę fizycznie. Prawda? To znaczy, nie wiem, niech zrobi trening biegowy, jakikolwiek. Jeżeli widzę, że ktoś ma usztywnienie na przykład w ramionach, ty akurat nie masz, ty masz luz, ale są takie osoby, że ktoś na przykład, wiesz, spina się i robi tak, to niech on wcześniej pójdzie i poładuje w ten worek borsterski z godzinę, żeby to ciało puściło. Zobaczcie, to wy najlepiej jako tancerze wiecie, ciało zmęczone jest czasem tak zmęczone, że nie jesteś w stanie go kontrolować i wtedy jesteś spójny. I wtedy zacznijmy kręcić reklamę, tak? Czyli zacznijmy kręcić reklamę z kimś, kto ma ciało na tyle zmęczone, że nie jest w stanie zrobić usztywnień. Natomiast jeżeli jest tak, że ktoś wchodzi, wiesz, i my mu mówimy, zachowuj się luźno, no to wiesz, no to tak jak mniej więcej w zdaniu nie myśl o różowym słoniu. Wiadomo, że ktoś się usztywni. I teraz zobaczcie, to jest ogromny dyskomfort dla odbiorcy, oglądanie człowieka, który ma usztywnienie w ciele. Prawda? Czasem jest tak, że z kimś rozmawiamy i na przykład po tej rozmowie jesteśmy fizycznie zmęczeni. Dlatego, że myśmy na poziomie ciała odczuwali jego napięcie, szczególnie jeżeli ktoś ma te ramionka tak do góry. Ja przepraszam, ale trzymam telefon, jestem w górskiej chacie, więc nie mam tego jak pokazać. I teraz zobaczcie, kończycie rozmowę i ta osoba robi tak, prawda, te ramiona idą w tył, no to ja na przykład psychosomatycznie po prostu jestem zmęczona tym jego napięciem, czy tam jej napięciem, tak? I teraz w momencie, kiedy kręcimy reklamy, kiedy ktoś robi fachowe reklamy, kampanie, ja bardzo dużo współpracowałam w zeszłym roku przy okazji kampanii społecznych, to jakby taka sugestia dla osób, które się tym zajmują, reżyserów, zmęczcie swoich bohaterów. Jeżeli chcecie, robicie materiał reportażowy i chcecie, żeby bohater wyszedł naturalnie, to najpierw pogadajcie z nim przez 2 godziny o pierdołach, o tym, jaką kawę pije, żeby on się poczuł pewnie. A nie jest tak, że od razu wjeżdżamy z kamerą, prawda, i nie wiem, pytamy o coś bardzo intymnego. To człowiek się nam musi usztywnić, nie ma innej opcji. Gosiu, powiedz mi proszę, co ruch robi z naszą percepcją, czy też percepcja robi z naszym ruchem? Czy to jest pewnego rodzaju ucieleśnienie umysłu? Oczywiście, to w ogóle nie ma żadnych wątpliwości. Ten rozdział na duszę i ciało, ten okropny kartezjański rozdział, zablokował nasze myślenie na temat tego, że my myślimy ciałem. Mało tego, zobaczcie, nasze ciało jest, nasza cielesność jest wyrażona w języku, prawda? To znaczy, że jeżeli się zaczniemy przyglądać językowi od strony ruchu, to zobaczcie, ile macie czasowników ruchu, takich metaforycznych. Na przykład ja mogę powiedzieć teraz, nie wiem, jestem tutaj ze znajomym, ja mogę powiedzieć, słuchajcie, ja teraz idę na spotkanie z Piotrkiem. No ja nie idę, ja siedzę, prawda? Ale mówię idę, dlatego że ja mentalnie widzę nasze spotkanie jako pewną ścieżkę, prawda, którą muszę pokonać. I teraz tych metafor ruchu jest bardzo dużo. Ja też jak uczę studentów, to bardzo ich uczę, żeby usłyszeli, kto jakie metafory używa, ponieważ jeżeli ty używasz, a ty używasz, już wiem, metafor kinestetycznych, czyli metafor związanych z ruchem, i to nie dlatego, że tańczysz, ale dlatego, że masz taką percepcję, to ja, Piotrek, żeby ciebie do czegoś przekonać, nie mogę użyć metafor wzrokowych, bo do ciebie nie dotrę. Ja nie mogę powiedzieć, Piotrek, popatrz na ten problem w ten sposób, tylko raczej mogę powiedzieć, wiesz co, Piotrek, spróbujmy przejść do kolejnej, nie wiem, kolejnego argumentu. I teraz zobacz, ty w ogóle nie będziesz słyszał, że to jest czasownik ruchu, ale na poziomie głębszym będziesz, ja mogę do ciebie bardziej dotrzeć, prawda? Przepraszam was, ale mój pies potwornie tutaj chrapie i ja chyba go muszę po prostu... To ona. Nie, to Fantusia. Fanta nie chrap, bo bardzo tak, no dziękuję. Ona chrapie po prostu jak taki stary, wiecie, chłop. Już jestem. I teraz mówiąc poważnie, więc jeżeli my
wreszcie zobaczymy to, co mówi moja dyscyplina, czyli językoznawstwo kognitywne, że myśl jest ucieleśniona, że my myślimy ruchem. I jeżeli nauczymy się tego słyszeć, to ja mogę dotrzeć do ciebie, Piotrek, na przykład, kiedy, nie wiem, odpukać, ale miałbyś jakąś trudną sytuację, w ten sposób, że ja dobiorę czasowniki ruchu i spróbuję jakby zachęcić cię do tego, żebyś mi opowiedział o tym trudnym za pomocą czasowników ruchu. Ja jakby widziałam bardzo wiele takich, Agnieszka mówiła o Labanie, no wybitnym, absolutnie wybitnym teoretyku tańca, ale też później to, co robiła choćby Pina Bausch, prawda, czyli to, żeby, że osoby na przykład po traumach, czy osoby, które przechodzą bardzo trudne rzeczy i nie potrafią o tym mówić, na przykład zachęcamy do tego, żeby się ruszały, prawda? Zachęcamy na przykład dzieciaki po trudnych doświadczeniach do tego, żeby ruchem pokazały, co się wydarzyło. Ja widziałam taki projekt oparty właśnie, już nie pamiętam na której technice tańca, a propos dziewczyn, które doświadczały molestowania seksualnego czy gwałtu, prawda? I to było tak, że ja próbowałam najpierw z nimi rozmawiać, nic. No wie pani, no a po co do tego wracać i tak dalej, i tak dalej. Później one miały, te osoby, takie warsztaty z ruchem, prawda, z odblokowaniem. Bardzo było też dużo tych technik takich związanych, nie pamiętam teraz nazwiska, ale takiego tańca... afrykańskiego? Tomasz Kudła? Nie. Metoda Feldenkraisa, tak? A to nie. Mhm. No w każdym razie, i wiesz, i jakby ruchem terapeuta czy osoba zajmująca się fachowym otwierała, a ja będąc, oglądając to, później to nazywałam językiem. I nazywałam nie to, co ich doświadczyło, co one doświadczyły, te osoby, tylko nazywałam to, co pokazywało ich ciało. Nie, ja mówię na przykład, nie wiem, no teraz zrobiłaś taki ruch ręką i w tym ruchu było, nie wiem, odpychanie, przyciąganie. I teraz popatrz, za pomocą samej metafory przyciągania, odpychania, czegoś, co wy, nie wiem, choćby w tańcu współczesnym tak często pokazujecie a propos kontry, prawda? Ja mogę zobaczyć, na przykład, nie wiem, mogę zobaczyć, które elementy dla tej osoby są trudne, które łatwe, prawda? Ja mogę za pomocą nazywania ruchu pomóc jej dotrzeć do tego, co ona przeżyła. Ja uwielbiam te takie prace z proksemiką, czyli z odległością, prawda? Czyli na przykład, nie wiem, no podchodzę do dziewczyny, ja wiem z rozpoznania, że ona bardzo dużo trudnych rzeczy przeżyła, natomiast ona nie umie o tym mówić. Ja podchodzę i mówię tak, pokaż mi ręką, kiedy się czujesz bezpiecznie, prawda? I na przykład, no najczęściej to jest ta odległość zbadana 1,2 metra, 1,5 metra. Ja mówię, mogę bliżej, ona mówi, jeszcze nie. Nie? I teraz, kiedy ja słyszę, zobacz, to słówko jeszcze, to jest ta obietnica, że może coś się zmieni, prawda? I później na przykład możemy rozmawiać o zupełnie normalnych rzeczach, jej codziennych, i ja im pytam, czy mogę podejść bliżej, nie? I teraz zobacz, co ja językiem robię. Zmałaś barierę. Mhm. Ja językiem sprawdzam, ja mówię, ty się masz tu zupełnie bezpieczna, prawda? I w pewnym momencie ona mówi, mogę się przytulić, nie? I teraz, kiedy ona, ta osoba, prawda, mówi, mogę się przytulić, to ja już wiem, że ja językiem mogę ją zapytać o trudne rzeczy, bo ona mi w przestrzeni wpuściła bliżej. Jeżeli ktoś mnie nie wpuszcza na przestrzeń mniejszą niż 1,2 metra, to jest zbadane w teorii proksemicznej, to ja nie mogę go zapytać o intymne rzeczy, bo mamy, popatrz, ciało co innego mówi, a język co innego. I to jest gwałt, to jest po prostu przemoc. Więc ja jakby, już ukończę taką myśl, z ogromną taką fascynacją słuchałam tego, co mówi Agnieszka i też to, co robicie, bo ja mam wrażenie, że gdyby udało się połączyć właśnie to, co wy robicie z ciałem, ten ruch i to, co ja robię z językiem, to po prostu można by bardzo wielu ludziom pomóc dojść do swoich emocji, których oni się odcinają, prawda? Jak się czujesz, nie no, spoko, nie ma problemu. Mhm, nie ma. Gosiu, zaraz może nam przerwać się live, ale spokojnie do niego ja założę jeszcze raz i wrócimy. Bo trochę nam się przedłużyło, ale spokojnie. Gosiu, chciałem ciebie zapytać, jak taniec może spełniać zasady pewnej komunikacji? Oj, cudownie. Bo popatrzcie, w ogóle no, jakby nie znam się na historii tańca tak zupełnie, ale jakby na logikę tego, prawda? Co robi taniec? Taniec sprawdza...
jakby, jaką my możemy sobie pozwolić odległość, prawda? Na jaką my możemy sobie pozwolić bliskość? Przestrzeń. Teraz zobaczcie, przestrzeń. No jakby sytuacja chyba, nie wiem jak dla was, dla mnie jedna z bardziej traumatycznych, czyli wesela rodzinne, nie wiem, jakby nie znoszę po prostu, prawda? I przychodzi taki moment, gdzie wszyscy wujkowie już są w takim stanie alkoholowym, że wolimy, żeby nie podchodzili blisko. No i teraz co się dzieje? Wujek podchodzi, tak, i bierze mnie do tego mydełka fa czy czegokolwiek innego i teraz zobaczcie, moje ciało się blokuje, tak? Moje ciało tak tańczy, żeby tego wujka odsunąć, ale równocześnie zachować jego twarz, żeby on się głupio nie poczuł, no bo to jednak wujek, nie? I teraz mówiąc bardzo poważnie, bo sięgnęłam po anegdotę, ale to nie o anegdotę chodzi. Zobaczcie, my tańcem sprawdzamy, jak blisko możemy podejść, jakby kiedy potrzebujemy większej odległości. I dla mnie też bardzo niesamowite jest to, jak w tańcu nie tylko erotyka się otwiera, intymność, ale też zgoda na dotyk, prawda? Że zobaczcie, bardzo często jest tak, że nie wiem, ktoś was w tańcu dotyka. Dobra, jestem. Już jestem, nie, tak. Skończyliśmy na tej erotyce. No, ale, bo słuchajcie, erotyka to jest, o nie, za sekundę, ale najpierw jeszcze wcześniej, bo popatrzcie, często jest tak, że ktoś zaczynamy na przykład z kimś tańczyć i nagle nasze ciało się usztywnia, prawda? I niby wiemy jakby o co chodzi w tym tańcu, bla, 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 a ciało mówi, ja nie chcę bliżej, z jakiegoś powodu, prawda? I teraz, co się bardzo często dzieje? Bardzo często jest tak, że my unieważniamy to, co mówi ciało. My mówimy, nie no, spoko, słuchajcie, wiecie, to jest dla mnie oczywiste, dlaczego my nie unieważniamy. Dlatego, że bardzo wielu z nas było przymuszanych do dotyków. Zobaczcie, to co się dzieje w bardzo wielu domach, kiedy przyjeżdża ciocia Krysia i dziecko mówi, nie chcę pocałować cioci, a mama mówi, pocałuj ciocię, ciocia jest fajna. Prawda? Kiedy nas jako dzieci zmuszano do tego, żeby na przykład dawać się przytulać, kiedy obce osoby nas głaskały. Kiedy w ogóle w Polsce nie ma kultury tego, że my mamy od dziecka prawo odmawiać dotyku. Prawda? W związku z tym bardzo wiele osób, mam takie wrażenie, ma taką sobie opór przed mówieniem, ale ja nie chcę tego dotyku. I to nie chodzi, wiecie, o molestowanie, to chodzi o taki dyskomfort, że czasem jedziecie, nie wiem, w tramwaju i ktoś tu stoi za blisko, on nie musi śmierdzieć, po prostu narusza nasze potrzeby bezpieczeństwa. I teraz wracając do tańca, i teraz zobaczcie, w tańcu, jeżeli my byśmy mieli dobry kontakt z własnym ciałem, że to jeżeli ja czuję, że moje ciało się usztywnia i ono nie chce, no to ja sobie mogę techniką, ruchem odejść dalej, tak? Natomiast to robi bardzo wiele osób, mówi spoko i dalej to robi, ale ciało wtedy krzyczy nie. Ciało się usztywnia, ciało się poci i tak dalej. Pytałeś o erotykę, czy ja chyba o tej erotyce zaczęłam? Tak, tak, była wspomniana erotyka i ja bym chciał ten wątek delikatnie o niego, delikatnie głębiej. Zobaczcie, przepraszam, ale muszę. Zobaczcie, jaka piękna metafora. Delikatnie głębiej. No to już jest metafora w języku. Słucham cię, Piotr. Przepraszam, najmocniej. Dlaczego ty mnie przepraszasz? Ale zrobiłem to podświadomie, wiesz? Nawet o tym nie pomyślałem. Słuchajcie, przepraszam, a to ja muszę taką dygresję zrobić, dobrze? A propos tej rozmowy, ponieważ i myślę, że tym argumentem, jak już jesteśmy przy erotyce, was przekonam, ponieważ moim mistrzem ogromnie, takim osobą, którą cenię w pisaniu, jak wiesz, jest Mariusz Szczygieł. I ostatnio pisałam wstęp do mojego językobrania i zacytowałam Szczygła i napisałam do niego, Mariusz, czy mogę ten tekst wrzucić? Zacytowałam wypowiedź Mariusza i analizowałam. I tam użyłam takiej konstrukcji gramatycznej, która się nazywała agens. I Mariusz mi odpisał, cytuję za zgodą, agens stragens, ja nie stosuję żadnej teorii, jak piszę. I zaczęliśmy rozmawiać o tym, czy należy tą gramatykę znać, czy nie. I teraz jest argument dla was i też dla mnie a propos pisania, ale też a propos tańczenia. Bo ja powiedziałam do Mariusza, że to jest trochę tak jak z orgazmem. Zobaczcie, że my nie musimy wiedzieć teoretycznie, na czym orgazm polega, żeby go doświadczyć. Natomiast jeżeli go nie doświadczamy, albo go doświadczamy i sobie o nim przeczytamy, to nam to nic nie zmieni, prawda? Po prostu lepiej rozumiemy to, co się z nami wydarza. I tak samo jest z językiem, tak samo jest z gestami. Pewno dla was jest tak samo z techniką tańca. Piotrek mówi, że zrobiłeś to podświadomie. No pewnie. Ale trochę też po to chyba mnie zaprosiłeś na to spotkanie, żeby to nieświadome uczynić świadomym. Świadomym. Tak, i tak się właśnie śmialiśmy z Mariuszem, że Freud XXI wieku będzie wyglądał mniej więcej tak, że chciał podświadomie użyć celownika wpływu, ale w ogóle o tym nie miał pojęcia. Słucham cię, Piotrek, co podświadomie chcesz głębiej wiedzieć? To ja propos tej erotyki. Dobrze. Erotyki w tańcu, a dokładnie jest wiele form tańca. Czy to tańca w parze, ja jednych z swoich prac zresztą naukowych na uczelni troszkę skategoryzowałem dla potrzeb naukowych
techniki tańca. I nie mówiąc o tańcu sportowym, tylko na tym bardziej takim rozrywkowym, bodajże go nazwałem. Tańc rozrywkowy, gdzie wrzuciłem salsę, baciatę, ale nie tą sportową, gdzie możesz widzieć pary wyczesane, nie. Tomki, zombę, baciatę, czyli tańce, gdzie jest poniekąd ta intymność. Są też inne formy tańca, gdzie może być intymność, jest bliskość, chociażby taniec współczesny, improwizacja, tam też dochodzi do bliskości. Jest chociażby walking, ten, który ja się specjalizuję, gdzie jest, mówi się, że walking jest stylem dojrzałej kobiety, dojrzałej mężczyzny, bo taniec odzwierciedla lata 70. dyskryminację społeczności homoseksualnej i tej cielesności tego wszystkiego, więc jest to taniec poniekąd w pewnych momentach bardzo namiętny, pokazujący, mocną intensyfikację, jeśli chodzi o nie tylko grę aktorską, ale pewną taką seksualność. Nie chcę wchodzić może już w erotykę, ale bardziej seksualność. Jest to dosyć bardzo wątek widoczny. Ja chciałbym cię, Gosiu, zapytać, jak ta seksualność w komunikacji niewerbalnej jest postrzegana przez odbiorcę. Czy to jest tak, że jak ja widzę dziewczynę, ustalmy jedno. Facet, który widzi kobietę seksownie, ładnie się poruszającą, to ślinka mu cieknie. Ale jak jest komunikat niewerbalny do odbiorcy w pozostałych aspektach? Bardzo podobało mi się to ustalmy jedno. Zobaczcie, nie dał mi prawa do ustalenia, tylko za mnie ustalił, ale dobrze, spokojnie. Zgadzam. Znaczy wiesz, jakby to było oczywiste. Tyle się znamy, że chyba mogę sobie pozwolić na żart. To ustalmy najpierw jedno w ogóle o tą seksualność, o co chodzi w seksualności. Bo popatrzcie, czy to w tańcu, czy w życiu. Generalnie idea seksualności, bo intymność jest czymś innym, polega na tym, że spotyka się dwoje ludzi, teraz nie jest kompletnie obojętne w tej opowieści, czy to jest związek heteroseksualny, czy homoseksualny. I teraz każda z tych osób z jednej strony byłaby zainteresowana, że tak powiem, aktywnością seksualną z drugą osobą, ale ma w sobie bardzo dużo takiej niepewności, czy się tej drugiej osobie podoba, prawda? To znaczy, że jakby nigdy nie wiemy, nigdy. Nawet jeżeli się czujemy sami ze sobą bardzo dobrze, to nigdy nie wiemy, czy się spodobamy drugiej osobie, prawda? Seksualność jest tak skonstruowana, o tym bardzo dużo pisał Batej, że właściwie czasem jest tak, że drobny element może stać się dla nas bardzo atrakcyjny erotycznie albo odpychający i tego nigdy nie wiadomo. I teraz popatrzcie, co się dzieje. Idziecie, nie wiem, dobra, do miejsca, gdzie się tańczy i widzicie, nie wiem, mówimy tutaj, dałeś przykład mężczyzn i kobiet, czyli kobieta, która się bardzo pięknie, erotycznie, seksualnie porusza. No i teraz ten chłop byłby zainteresowany, że tak powiem, pogłębieniem, cytuję klasyka tej relacji. W związku z tym zaczyna sam tańczyć i teraz popatrzcie, taniec ma być taką grą, w której oni mogą dowiedzieć się nawzajem, czy są zainteresowani pogłębieniem tej relacji, czy niekoniecznie, ale zachowując dalej twarz. Czy taniec jest poniekąd jakby komunikatem z jednej i z drugiej strony, który no albo pewnie jest sprzeczny, albo jest zgodny? No pewnie, no bo popatrz, gdyby on do niej podszedł i powiedział, koleżanko, jestem zainteresowany odbyciem z koleżanką stosunku seksualnego, prawda? Ona by powiedziała, a ja nie jestem zainteresowana, no to on traci twarz, nie? A w momencie, kiedy to nie zostanie nazwane, natomiast on się zorientuje, że ona jednak nie jest zainteresowana, to może udawać, że jemu chodziło tylko o taniec, prawda? Czyli taniec, no, oprócz tego, że staje się językiem i komunikatem niewerbalnym, to staje się pewnego rodzaju wymówką. No wiesz, taniec jest cudowny, dlatego że my możemy ciałem zakomunikować coś, jeżeli my to robimy świadomie, prawda? To znaczy, jeżeli my potrafimy świadomie wysyłać sygnały i je odbierać, to my potrafimy tym ciałem powiedzieć tyle rzeczy, i powtórzę się, zachowując twarz, czyli poczucie godności drugiego człowieka, prawda? I teraz zobaczcie, bo pytałeś, i teraz jakby to jest jedna funkcja jakby seksualności w tańcu, czyli sprawdzanie nawzajem, czy dwie osoby są sobą zainteresowane, czy nie. Ale rozumiem, że też pewno gdzieś w tle twojego pytania jest pytanie o taką, ja bym powiedziała, pornografię w tańcu, prawda? O taką... No i teraz jakby o co tutaj w tym chodzi, tak w moim, jako komunikacyjnym przekonaniu, prawda? W komunikacyjnym, przepraszam, ale właśnie dołączyła moja córka i nie wiem, czy ja powinna, ona ma tylko 15 lat, ale ona teraz nie słucha. I teraz jakby o co w tym chodzi, to znaczy dla mnie pornografizacja różni się tym od seksualizacji czy erotyki w tańcu, że w przypadku erotyki czy seksualności my mamy przestrzenie niedookreślone, prawda? My mamy takie elementy, w której komunikujemy coś, natomiast no, nie fizjologizujemy tego.
Natomiast pornografia dla mnie zaczyna się wtedy, kiedy jest wszystko dopowiedziane, prawda? I to jakby nie chodzi nawet o sam sposób. Czyli dosadne. No ja bym powiedziała fizjologiczne, prawda? Bo taką nawet baciatę, która może być po prostu przepięknym tańcem erotycznym, właściwie można sprowadzić do takiego tańca, ja bym powiedziała, no taniego erotycznego, jeżeli się jakby wyprofiluje te drugorzędne cechy płciowe, no tą fizjologię po prostu, tak? To znaczy dla mnie różnica między seksualnością a pornografią jest taka, że w pornografii profilujemy fizjologię, a w seksualności za pomocą tych samych narzędzi, bo to w tańcu mogą być te same narzędzia, ale profilujemy to niedopowiedzenie. Ta fizjologia jest w tle, prawda? Natomiast mówiąc moim językiem, zawsze językiem, figurą staje się bardziej relacja czy podmiotowość, nie? No i teraz już wracając do twojego pytania, no taniec moim zdaniem w ogóle jedną z głównych funkcji tańca było właśnie takie sprawdzanie, prawda? Jak my się mamy z drugą osobą do siebie. Czy chcemy się zbliżyć, czy chcemy się przytulać. W takim życiowym przykładzie, tak? Chociażby. Tak, tak, no ale wiesz, no popatrz, no przecież te pierwsze tańce, one miały bardzo rytualny charakter, prawda? Tak, a tańce afrykańskie. Tak, uśmiecham się, bo dla mnie w stereotypie tańców afrykańskich jest jednak taki silny kontakt z brzuchem, prawda? Centrum. Tak, ja sobie w ogóle lubię ten dzielić, tak, mówię, ja jestem kompletnym laikiem, ale jak sobie myślę sama o tańcu, to właśnie myślę sobie, czy taniec jest z brzucha, czyli czy taniec jest z kontaktem z moimi emocjami, czy taniec nie jest z brzucha. To może być nawet taniec afrykański, ale ktoś może tańczyć, prawda, że patrzymy, no wszystko niby technicznie jest okej, ale nie ma tego czegoś w tym, co ja miałam, jak patrzyłam, jak pokazywałeś fragmenty, jak Agnieszka tańczy, tak? Dla mnie Agnieszka, jakby ta technika tam była, ale dla mnie tam był człowiek, który po prostu pokazuje mi swoje emocje i to mnie zachwyca, nie? No i to był dla mnie taniec z brzucha w takim sensie, że on jest na kontakcie z emocjami. Natomiast taniec może być sprowadzony po prostu do ruchów, które się ktoś tam wyuczył i takie, no nie wiem, dla mnie tak tańce dworskie, które gdzieś ktoś nas mi pokazywał, no to jest po prostu konwencja, prawda? To jest sprawdzanie się. Mhm. Właśnie to jeszcze. Od tematu głównego. Nie, spokojnie, nic się nie dzieje. Ja bardzo często podczas swoich zajęć i też prowadzenia warsztatów daję taką możliwość, też ukierunkowywuję. Oprócz tego, że mówiąc, że każdy tancerz, który już tańczy nieco dłużej, jest kamieniem, który potrzebuje oszlifowania, to w szczególności podczas zajęć prywatnych też staram się. Aby no głównie współpracuję z kobietami, aby one się otworzyły. Mm-hmm. Staram się też je ukierunkować w pewną stronę taką seksualną tego stylu tańca, bo nie możemy zapominać o podłożu samej formy społeczności homoseksualnej, która bardzo bazuje na aspektach seksualnych, chociażby w dzisiejszym, jak to wygląda też w latach 70., odwołując się już do historii tańca. I niekiedy słyszę też, że możesz tańczyć tak, jak chcesz, jak najbardziej, okej. Okay. Ale z tego, z czego się wywodzi ten, zaraz przejdę do puenty, z tego, z czego wywodzi się ten taniec, to z tego, że ci ludzie nie mogli być sobą, czyli brak akceptacji przede wszystkim na względzie na podłożu społecznym. Mhm. Pewna też seksualizacja społeczna, która w tamtych czasach się toczyła, w dzisiejszych czasach jest ona bardzo intensywna, jeśli chodzi o społeczeństwo i kulturę homoseksualną. I ja staję przed taką kobietą, której ja muszę jakby pewne rzeczy wytłumaczyć, ale też jej daj, chcę ją skłonić do tego, aby ona jako tancerka stała się dojrzała, która będzie w stanie jakby wykazać ten seksapil. Moje pytanie jest następujące. Czy seksapil, to może być dosyć ciekawe, ale czy pewnego rodzaju szczypta seksapilu w komunikacie niewerbalnym, czy to w tańcu, czy w jakimkolwiek innym komunikacie, może być znacząca, czy wręcz przeciwnie? Oj, tutaj dużo miałabym pytań językowych, ale wydaje mi się, że chyba wiem, o co ci chodzi, bo ja bym rozróżniła seksapil od seksualności. Mhm. Ale to, co jakby ja słyszę w tym pytaniu bardzo mocno, czy to, co widzę u i Polek, i Polaków, też jak przygotowuję ich niewerbalnie do wystąpień publicznych, to, że my mamy jednak bardzo silnie naszą seksualność w takiej domenie zawstydzenia, prawda? Czyli, że jakby nie bardzo sobie wyobrażam osobę publiczną, która by stanęła i powiedziała, czuję się piękną kobietą, prawda? Czuję się fajnym facetem. Ja kiedyś, jak jeszcze pisałam książkę... Wiesz co, to, z czym ja się cały czas mogę zmagać i też widzę na warsztatach, kiedy mówię, okej, dziewczyny, a teraz dajcie mi trochę więcej, dajcie mi tego seksapilu, dajcie mi... Wiesz, o co chodzi? Ja to zawsze nazywam, że it's a cherry on a cake, takie wisienkę na torcie, bo można super fajnie tańczyć, ale brakuje cały czas o tym, co mówimy, tego czegoś, czyli tej wisienki na torcie. Niekiedy to może być szczypta nie erotyzmu, nie pornografii, wręcz przeciwne, ale takiej lekkiej seksualności, tej intymności w ruchu i w ciele.
I bardzo często spotykam się z tym, że Polki i Polacy są bardzo zamknięci. Oni w ogóle nie lubią rozmawiać o seksie, o jakichś kwestiach intymnych. Kobiety to tym bardziej. Piotruś, ale jakby ty chcesz od kogoś, komu się 20, 30, 40 lat mówiło, że nie ma prawa czuć pożądania, że nie ma prawa się czuć piękny, bo to jest nieskromne, że nie ma prawa mówić o potrzebach seksualnych, żeby nagle przyszedł na twoje zajęcia i powiedział: okej, spoko Piotrek, 30 lat tego nie robiłem, ale nagle masz tą wisienkę na torcie, nie? A ja bym powiedziała, że to jest bardzo duży problem, bo to, co ty nazywasz ja bym chyba zastąpiła słowo seksapil seksualnością, bo seksapil to jest dla mnie, seksapil to jest jakiś konstrukt kulturowy, prawda, który mówi, nie wiem, wypnij biust, tam, nie wiem, twerkuj tą pupą i tak dalej. A jak mówimy o seksualności, to jest taniec, w którym ktoś mówi: tańczę tak, żeby ci pokazać, że jestem dorosły, dorosła, że mam pożądanie, że mam świadomość swojego ciała, że lubię, nie wiem, swoje piersi, swoją pupę, swoje biodra. Nie? I teraz zobacz, co to porusza. Jak ty stajesz naprzeciwko tych kobiet i mówisz: okej, pokaż mi to w sobie, to coś więcej. Budzi w nich potworny lęk przed tym, że ty powiesz: ej, ale co to jest? Da? Czyli wszystkie wątpliwości, które mamy na temat, a teraz jeżeli chodzi o atrakcyjność seksualną, zobaczcie, to nie ma osoby, która jest tego 100% pewna. Zawsze jest tu zapewne wiele kobiet. Ale wiesz co, to nawet jakby ja bym powiedziała, to ja mam wrażenie, że takie poczucie seksualności mogą mieć osoby, które są, nie wiem, po głębokich terapiach, tak? Które jakby wiedzą, że pewne rzeczy po prostu mogą być odrzucone, a dalej się czują atrakcyjne. Natomiast chodzi mi o to, że to, o czym ty mówisz, dla mnie to nie jest problem tańca, tylko problem zgody albo częściej niezgody. Ja bym powiedziała, że w większości przypadków niezgody na to, żeby czuć swoją seksualność, dać sobie prawo do komunikowania jej i jeszcze jeden element, ja tutaj bardzo wyraźnie podkreślę, dać prawo do odmowy, jeżeli ta seksualność będzie chciała być włączona w pewne tryby, które mi nie odpowiadają. Że to, co na przykład ja mam bardzo dużą troskę, jak widzę, na przykład, nie wiem, no, głównie mam kontakt z 20-paroletnimi dziewczynami, no bo to są moje studentki, prawda? I jakby kiedy, nie wiem, pokazują mi swoje zdjęcia na Instagramie i tak dalej, to ja mam takie pytanie, czy jeżeli na przykład dziewczyna pokazuje swoje zdjęcie, nie wiem, półnagie, w bikini na przykład, albo bardzo mocno, tak bym powiedziała, sfizjologizowane, nawet nie seksualizowane, tylko sfizjologizowane, to czy ta dziewczyna ma takie poczucie, że w momencie, kiedy tak się ubierze, nie wiem, na imprezę, ma prawo powiedzieć nie? Prawda? Bo dopiero kiedy my potrafimy, mamy poczucie, że potrafimy postawić granice, mamy poczucie, że potrafimy powiedzieć nie, to możemy sobie dać zgodę wewnętrzną na własną seksualność i pokazywać ją w tańcu, dlatego że się czujemy bezpiecznie, że wiemy, że ten zapocony wujek, jak będzie chciał nas złapać za pupę, to my powiemy: hello, no nie, to jest moje ciało, ja mam do niego prawo. A teraz mam takie wrażenie, że w polskiej mentalności jest tak silne odcięcie od cielesności, a równocześnie, wiesz, te potworne victim blaming, prawda, czyli na, nie wiem, ta podwójna wiktymizacja, czyli w momencie, kiedy ktoś mówi, nie wiem, o gwałcie, to ktoś się pyta, jak był ubrany. To koszmarne jakby przypisywanie ofiarom odpowiedzialności za przemoc, która je spotkała, musi mieć odzwierciedlenie w ciele i ty to na zajęciach musisz zobaczyć. Prawda? Ty musisz zobaczyć to, że jeżeli powiesz, nie wiem, zatańcz tak, żeby pokazać swój piękny dekolt i biust, to tam musi, podejrzewam, w ciele pojawić się ta niepewność, czy mi wolno. No, ona się cały czas pojawia. Pewnie. I to czy są mi pytania, wolno? Czy mi wolno, czy mi wypada, a jak mi nie wypada, to ja nie chcę. Ale nie myślę w ten sposób, że a może bym chciała, a może mam taką możliwość, tylko to pierwsze pytanie od razu mi nasuwa odpowiedź nie. Tak, mało tego, ja bym powiedziała jeszcze, czy w tym wypada, tam jest jeszcze jedno pytanie, czy jeżeli ja się odważę, to ty nie pomyślisz o mnie, nie wiem, Puszczalska, Zdzira i tak dalej. Czyli cały ten kontekst takiego wykluczenia społecznego, bo zobaczcie, to nie chodzi o to, jeżeli kogoś się nazwie Puszczalską czy Zdzirą, że my mówimy o tym, że to jest ktoś, kto ma wielu partnerów seksualnych, tylko to jest tak pejoratywne i tak wykluczające, że natychmiast degraduje czyjś status. Prawda? W związku z tym może lepiej być tą porządną, no ale wtedy ona ci nie zatańczy tak, jakbyś chciał. Ona się tak nie otworzy. I mówię ona, bo to może być tak samo, moim zdaniem mężczyzn to też dotyka. Mężczyźni mają innego problemu, problemy w tańcu, ale to pewno osobny temat, duży, ale jak jesteśmy już przy kobietach, prawda? Czyli, że
Ja mam wrażenie, że to, co wy możecie robić fantastycznie, robicie ogromną robotę, to właśnie nawet jeżeli ktoś sobie słowem mówi, nie wolno mi, a to on to ciałem pokaże. Tu tutaj widzę komentarz. Właśnie. Bo tutaj ci nie wyglądam śmiesznie i żałośnie. To do tej osoby, która to napisała. Zobacz. Czy, no właśnie, to śmiesznie i żałośnie to jest lęk przed odrzuceniem. To jest najmocniejszy lęk, jeden z najmocniejszych lęków świata, prawda? My mamy ogromną potrzebę przynależności, ogromną potrzebę bycia akceptowanym. I teraz w momencie, kiedy Piotrek na zajęciach mówi, pokaż mi, jaka jesteś piękna, to jestem prawie pewna, że 99,9% uczestniczek pomyśli, ej, ale ja nie jestem, tak? Ja jestem żałosna, jestem śmieszna. W związku z tym, nawet jak Piotrek da takie zadanie i ona to ciałem zrobi, to my zobaczymy. To tu tego nie będzie. Nie, jak nie będzie tego w głowie, jak nie będzie tego połączenia, tego ucieleśnienia myśli i słowa, myśli, słowa i ciała, no to to będzie wyglądało sztucznie, to będzie wyglądało karykaturalnie, tak? A nagle zobaczcie, są takie osoby, które mają to połączenie. Bardzo często te osoby nie spełniają jakichś standardów, nie wiem, bym powiedziała, takich norm społecznych, mogą być trochę przy kości, mogą być... to jest świadomość i wiesz co, chyba w 100% akceptacja. Wchodzi Monika Bellucci, ma 50 lat, kurczę, daj spokój. Nie? No. Tak. Prawda? Więc ja myślę, że to jest w głowach. I teraz popatrzcie, do tej osoby, która mi pisała żałośnie, śmiesznie, to ja jeszcze jedną, wydaje mi się, taką istotną rzecz chciałam powiedzieć. Wszystko, co robimy między nami a innymi osobami, czyli co robimy w relacjach interpersonalnych, odzwierciedla nasze wewnętrzne, intrapersonalne przekonanie. Czyli jeżeli ja teraz idę do Piotrka na zajęcia, nie byłam jeszcze, ale pójdę, jak będę mógł. I Piotrek teraz mówi, słuchaj, pokaż mi, nie wiem, załóżmy, swoją seksualność, to ja równocześnie mam wahanie, czy ja chcę to Piotrkowi pokazać, ale mam wahanie, czy ja przed sobą samą mam zgodę, czy ja w sobie nie mam takiego kawałka, wiecie, siebie, który mówi, nie wolno, nie wypada, jesteś śmieszna, żałosna i tak dalej. Bo jeżeli ja mam ten kawałek w sobie, to może się zdarzyć tak, że Piotrek stworzy tak bezpieczne warunki na warsztatach, że ja się odważę, ale jest duże prawdopodobieństwo, że ja psychicznie mogę się uzależnić od tej akceptacji zewnętrznej. A cała sztuka polega na tym, żebym ja się dalej ze sobą dobrze czuła, nawet bez tego zachwytu, akceptacji ze strony świata zewnętrznego. No ja tak. Dopiero wtedy mogę być wolna w swojej seksualności, w swoim, nie wiem, poczuciu luzu, w swoim poczuciu w ogóle bycia sobą, jeżeli nawet kiedy boję się, czy no słuchajcie, no teraz też się boję, że przed wami nie jestem kompetentna, tak? Ja tańczyłam wiele lat, ale to było amatorskie. Ja się boję, że może powiedziałam coś o tych rytuałach tańca, co pokażę... Nie, to jest jak najbardziej zgodne. Poczekaj, o czym innym. Mówię o takim lęku przed byciem niekompetentnym, nie? I teraz zobaczcie, w momencie, gdyby ten lęk był taki bardzo mocno paraliżujący, to pewno w ogóle bym się bała tutaj z wami... mówię znowu językiem ruchu, przyjść na spotkanie. Natomiast w momencie, kiedy sobie myślę, okej, no od początku jest wiadomo, że ja nie jestem tancerką i sobie pozwalam na te komentarze, to nawet jak ktoś z was mi napisze, ale baba się kompletnie na tańcu nie zna, to mnie to no nie zaboli, no bo jakby nie aspiruję do tego, żeby się znać na tańcu. Jeżeli ktoś mi z was powie, że się nie znam na celowniku wpływu albo agentywności, to mnie zaboli, bo jednak to jestem jako specjalista od języka. Ale wtedy chyba zacznę więcej jeszcze doczytywać i sprawdzać. Nie wiem, to jest temat w ogóle, ale generalnie, tak mówiąc już bardzo poważnie, czyli zobaczcie, to wszystko, co się wydarza na warsztatach z tańca, i ja myślę, że tutaj taniec może cudownie otwierać. To może być tak, że nagle wasze ciało poczuje zgodę na seksualność, wasz łeb powie, nie wypada, daj spokój, wyglądasz żałośnie, i może być tak, że my tańcząc przekonamy ten łeb i powiemy, ej, nie musisz się tak bardzo bać. Naprawdę świat zajmuje się bardziej sobą niż nami samymi. Słuchajcie, no albo pójdziecie a propos tego komentarza, albo poczytacie, bo są trzy książki, albo przeczytacie artykuły w różnych... bo nie czekajcie, językobranie będzie w przyszłym roku, tylko jak zacznę więcej pisać, ale na razie na kanale YouTube'owym jest językobranie, zapraszam. Na kanale YouTube'owym,
I na Facebooku też jest. Też jest ale ty jesteś też felietonistką, bo też pisałaś do różnych różne artykuły, więc też można gdzieś odnaleźć stare rzeczy. Tak, ale ja mam postanowienie zdyscyplinowania. Pandemia mnie zdyscyplinowała, żeby więcej pisać książek, a mniej artykułów. Ale... Albo może też iść na studia po prostu dziennikarskie, gdzie spotkacie gościa jako jeden z wykładowców. Ktoś pyta, jak się nazywa? Tej książki o języku jeszcze nie ma. Na razie są filmiki, na razie jest językobranie, także jak macie ochotę, to wchodźcie na fanpage. O tańcu tam jeszcze nie ma, ale w sumie moglibyśmy kiedyś sobie. Ale to byłoby ciekawe, bo bardzo mnie to zaciekawiło właśnie, jak powiedziałaś o tej ruchu i o tej erotyce, bo ja tak bardziej z takiego typowo fizycznego, tanecznej aspektu, a ty to fajnie ująłeś takie typowo psychologicznej, rzeczowej kwestii, że przecież to tak jest, to jest takie oczywiste, że my poprzez taniec zmieniamy ludzi, a ludzie też chcą się zmieniać poprzez taniec. Znaczy, wiesz co, popatrz, bo to jest tak, że ktoś przychodzi do ciebie na przykład na, ja nie wiem, jakie warsztaty prowadzisz, wybaczcie państwo, nie sprawdziłam, ale załóżmy, że masz, nie wiem, warsztaty tańca sensualnego, wymyślam, no. Możesz zrobić, prawda? To zobacz, ktoś przychodzi zawstydzony, ale sam fakt, że on przyszedł, oznacza jest podjął decyzję. Tak, jest akceptacją. Nie, do akceptacji jeszcze daleko. Na razie okay. jest powiedzeniem, moja potrzeba wyrażenia mojej seksualności, sensualności jest tak duża, że odważam się. Czy ja się odważę, czy nie, to jest osobna kwestia. Poczekaj, bo ty byś chciał zrobić coś, co terapią robimy rok, dwa, trzy. Spokojnie. Ale tak bardzo poważnie mówiąc. I teraz zobaczcie państwo, ja tak czasem sobie myślę, że jak ten łeb nas tak trzyma, prawda? To może warto, niech ten łeb sobie trzyma, ale niech nasze ciało robi swoje. Jeżeli pozwolisz, ja króciutko tylko powiem o swoim przykładzie. Ja 5 lat temu zaczęłam biegać i pamiętam, jak biegłam swój pierwszy maraton, skończyło się na 11, mogę się pochwalić, ale swój pierwszy maraton, to mój łeb mówił od początku, że to jest w ogóle jakiś absurd, gdzie ja do maratonu, dajcie spokój. Natomiast ja miałam postanowienie. Przepraszam, mogę to brzydkie słowo? Tak, proszę. Choćby skały srały, ja mam to przebiec, przejść, doczołgać się. Po prostu cokolwiek by mój łeb mówił. Mój łeb mówił okropne rzeczy mi. Natomiast w momencie, kiedy już byłam, wiecie, na tej mecie i mój łeb usłyszał, ej, zrobiliśmy to, a później to powtarzaliśmy jeszcze, to ja sobie pomyślałam, że czasem jest tak, że my czasem musimy z sobą negocjować, prawda? Że była we mnie ta Gosia, która miała pełne wątpliwości, której się wydawało, że inni się śmieją, bo ma złą technikę jeszcze wtedy biegową, która nigdy nie jesteśmy wystarczająco dobrze przygotowani i tak dalej, ale była we mnie inna ta Gosia, która mówiła, nie słuchamy głowy, bierzemy pod uwagę to, co mówi łeb, ale plan jest taki, że robimy, prawda? No. Może z tym tańcem też tak jest. Seniorita, doktor Małgorzata Majewska, językobranie, tak się nazywa fanpage na Facebooku. Proszę, obiecuję, będzie za rok. Właśnie siedzę w górach, słuchajcie, pojechałam w góry po to, żeby pisać, bo u mnie w domu niestety jak siedziałam i próbowałam pisać, no to się okazywało, że właśnie gadałam ciągle, i tak trochę liczyłam, że nie będzie Wi-Fi, znaczy nie, żeby z wami nie rozmawiać, tylko że Wi-Fi jednak sprawia, że znowu wchodzę w tę interaktywność, bo ją bardzo lubię, ale książka się pisze. Zacznie się od orgazmów Mariusza Szczygła, jeżeli Mariusz się zgodzi, ale już się wstępem zgodził. Gosiu, to ja już tak, to już ostatnie pytanie, na tym zakończymy. Agnieszka podczas swojego ostatniego przykładu zapytałem ją, jak to jest z tym komunikatem niewerbalnym u tancerzy? I ona stwierdziła, że często tancerzy przychodząc na castingi, do reklam, do projektów, nie zwracają w ogóle uwagi na komunikat niewerbalny, na ruch swojego ciała i to, co to ciało mówi. Oni stoją i twierdzą, że jestem zajebisty, a możecie mnie brać, jak mnie weźmiecie, to super, jak nie, to nie. Wiesz, taka nonszalancja. No. Tak, ta o. Nie, nonszalancja. Nie. To, uwaga, to ja teraz mówię. To nie jest nonszalancja. Ale mi chodzi o co innego. No. Ja chciałbym bardziej ciebie poprosić o rady i wskazówki dla tancerzy, jak może. Na co zwracać uwagę i jak istotny jest ten ruch niewerbalny dla nas artystów, tylko w kwestii artystycznej, tanecznej i projektach komercyjnych, reklamy i różne inne rzeczy. Tylko w tym aspekcie, nie wchodźmy już w aspekt życiowy za bardzo. Dobra, to spróbuję się skupić na was jako artystach. Mhm. Popatrzcie, w naszym jakby takim modelu kulturowym jest bardzo silne przekonanie, że jeżeli ja przychodzę i mówię, zależy mi, to mnie to ośmiesza. W związku z tym bardzo wiele osób przyjmuje taką pozę, mam to wyrąbane,
mam to gdzieś, prawda? Tą nonszalancję. I teraz zobaczcie, bo to bardzo dobrze widać w języku, ale w ciele też. Jeżeli ja bym naprawdę miała wyrąbane, to bym nie potrzebowała tego demonstrować ciałem. Zobaczcie, to samo widać w gestach. Jeżeli ktoś przychodzi i robi wam gesty wyższościowe, no choćby tą nieszczęsną wieżyczkę, nie mogę pokazać, bo mam jedną rękę zajętą. Ja pokażę? Pokaż, tylko kciuk do góry. Nie, bo to ważne. A, sorry. Chcecie, masz na myśli tą, którą? Jest. Czekajcie, spróbuję wam to pokazać. To nie, to przecież też jest wyższościowa. Nie, to nie. Zobaczcie, czekajcie, spróbuję, to nie leć. Chodzi mi o taki gest, Boże. Dobra, chodzi mi o ten gest, popatrzcie. A, okej. Okay. Dobra. No. I to jest gest, kiedy kciuk jest do góry, o może w ogóle tak będę gadać, a ręka jest tutaj. To jest gest, który mówi mi, ja jestem świetna, ja się na tym znam. No to gdybym ja była przekonana o tym, że jestem świetna, to ja sobie tego nie muszę gestem pokazywać, prawda? I teraz jak pytasz o konkretne uwagi, idziecie na casting, sam fakt, że idziecie na casting oznacza, że wam zależy. To co w tym złego, żeby pokazać, że nam zależy, prawda? To jest taka rzecz, która mnie kiedyś bardzo ujęła. Mianowicie bardzo wiele osób na przykład demonstruje nonszalancję w stroju, w makijażu, w czymś, prawda? Jakby no przychodzi na przykład na spotkanie, ja bardzo długo pracowałam przy rozmowach kwalifikacyjnych i na przykład no nie ma, nie wiem, zadbanych choćby, nie wiem, paznokci, makijażu i tak dalej, prawda? No bo to jest taka demonstracja, że jeżeli ja o siebie zadbam, jeżeli ja się przygotuję i wy mnie nie przyjmiecie, to ja tracę twarz. Tak? A ja myślę sobie, że to jest odwrotnie, że sam fakt, że nie wiem, mam te paznokcie zrobione, mam zrobione, nie wiem, jestem ubrany, przygotowany i tak dalej, oznacza, że ja zrobiłam wysiłek, żeby się do tego spotkania przygotować, prawda? Żeby jakby coś zrobić. Więc ja bym powiedziała, że popatrzcie sobie, czy wasze postawy w czasie castingów nie są przypadkiem po prostu mechanizmem obronnym, prawda? Gdzie tak wam zależy, wiecie, jest taka teoria w psychologii społecznej, która się nazywa teoria kwaśnych winogron, prawda? Że był lis i widział na drzewie winogrona i przyszedł i bardzo chciał te winogrona. Jakie one muszą być pyszne, jakie one muszą być pyszne, no ale był za wysoko i nie mógł ich dostać. I drugi, trzeci, piąty dzień i w pewnym momencie przychodzi i mówi, a pieprze, one są na pewno kwaśne. Prawda? Czyli jakby ten lis próbował samego siebie przekonać do tego, że on tego nie chce. I wtedy pokazuje to nonszalancją, pokazuje to usztywnieniem, chodzi na przykład o takie, zobaczcie, takie gesty. No jeżeli ktoś jest pewny siebie, to on nie musi tych ramionek sobie podnosić, prawda? Więc jeżeli ja widzę kogoś, kto, jak mówisz, pokazuje pewność siebie taką, wiecie, to ja sobie myślę, że tam jest potworny lęk. No bo to jest taka... To jak się w takim razie zachować? A co ty chcesz ode mnie złotej rady? No na to liczę. Słuchajcie, gdyby były złote rady, to ta moja książka nie byłaby potrzebna. Ja bym powiedziała tak, im bliżej jesteśmy samych siebie, im bliżej jesteśmy swoich emocji, tym jesteśmy bardziej autentyczni. I teraz, nie wiem, no mówię, Agnieszkę zobaczyłam po raz pierwszy w życiu, jak słuchałam jej wypowiedzi przede mną, ale ja myślę, że jak Agnieszka przyjmuje tancerzy do tych, to ona patrzy. Czy tam, znaczy nie wiem, no nie chcę z Agnieszką, nawet jej nie znam, ale myślę, że tam jest po prostu, albo widzisz w kimś, że ten ktoś ma to coś. Co to jest to coś? To coś oznacza, że ten ruch z tym człowiekiem tworzy całość, prawda? Że to może być, zobaczcie, ten tancerz, który tańczył Greka Zorbę, prawda, w filmie, nie był wybitny, był starszy, nieruchawy człowiek, ale ponieważ tańczył całym sobą, to my to kupujemy, prawda? Travoltę kupujemy w Pulp Fiction, prawda? Ja wiem, że on umie tańczyć, ale w tym Pulp Fiction, ten taniec z Umą Thurman, to nie jest mistrzostwo świata tancerskie. A kochamy tę scenę nad życie, ponieważ w nim jest połączenie autentyczności z techniką, z tym wszystkim. Więc gdybym miała powiedzieć do was, artystów, z też taką ogromną, bym powiedziała, atencją dla tego, co robicie i chęcią, żeby tego było więcej w Polsce, żeby ten taniec był dowartościowany, żeby był traktowany jako sztuka, to bym powiedziała, nie bójmy się tego, nie bójcie się tego, żeby to wszystko było... Że nie tracicie twarzy, kiedy pokazujecie, że wam zależy. Że nie tracicie twarzy wtedy, kiedy mówicie, jest mi przykro, że nie dostałam tej roli. Nic się nie dzieje. Jeżeli wasze życie ma polegać na tańcu, to musicie pokazać, znaczy musicie. Fajnie, jeżeli przekonacie i siebie, i świat, że to jest dla was cały świat. A jeżeli to jest cały świat, to ja to zobaczę w waszym tańcu. I nawet jak jestem kompletnym laikiem, bo będziecie spójni. Czego wam z całego serca życzę. Super, Gosiu, i tym pięknym akcentem chciałbym ci serdecznie podziękować. Przepraszam za kłopoty techniczne. Nie ma za co, ja też przepraszam. Za poświęcony czas, za tą dynamiczną rozmowę, która tutaj, o, nawet Aga cały czas jest i nas słuchała.
i łapki przesyła. Aga, ja jestem twoją fanką. Ja jeszcze cię nie znam, ale ja już cię kocham, już się napisałam ci to. Ja ci, Gosiu, serdecznie dziękuję. Bardzo miło się ciebie z tobą rozmawiać, słuchało. Dawno, dawno nie rozmawialiśmy. Brakowało mi tej energii, brakowało mi tych spostrzeżeń takich życiowych, takich ludzkich, takich normalnych. Bo to chyba też o to chodzi, żeby być człowiekiem i mówić o ludzkich rzeczach i o ludzkich sprawach. Jak kiedyś powiadał klasyk. No, ja jestem na pewno starsza od większości z was i ja jak sobie myślę, czego w życiu żałuję, nawet tutaj jestem z moją przyjaciółką, rozmawiałyśmy o tym, czego w życiu żałuję, to ja żałuję tego, że się wcześniej nie odważałam na bycie autentyczną. Ja może zrobię taką puentę z Brené Brown. Dobrze? Brené Brown, amerykańska psychoterapeutka, bardzo wam polecam, na tydzień oglądajcie jej wykład o wstydzie. I Brené Brown powiedziała tak: każdy z nas ma dwa zdania, które nas unieważniają. Pierwsze to jest zdanie: you are never good enough. Prawda? Nigdy nie jesteśmy wystarczająco dobrzy. Zawsze mamy takie poczucie, że mogliśmy coś lepiej, że gdybyśmy mieli jeszcze tydzień, to coś tam, czyli pierwsze zdanie, które nas unieważnia, a drugie zdanie to who do you think you are? Prawda? Czyli teraz, Piotrek, wchodzisz na scenę i ktoś podchodzi, Piotrek, a kim ty właściwie, chłopie, jesteś? I teraz zobaczcie, choćbyśmy się czuli jak milion dolarów, to naprawdę trzeba być bardzo blisko siebie, żeby nie zobaczyć w tej manipulacji czegoś, co nas osłabi. A życzę wam, żebyście mieli tylko i wyłącznie rzeczy, które was wzmacniają. Dziękuję. Dzięki, Gosiu. Dużo zdrówka i przede wszystkim powodzenia w tej książce. Ja czekam i mam nadzieję, że kciuki, tak. I mam nadzieję, że dostanę jakiś egzemplarz z autografem oczywiście dla mojego studenta. Dostanie... Tak. Zapraszam też, jak macie ochotę, śledźcie mój kanał, bo ja dopiero zaczynam, a wierzcie mi, ja nie jestem pokoleniem, które robi Sweet Focie, nie jestem pokoleniem, które umie YouTube, ja się tego uczę, więc ja się też odważam. Z seksualnością nie mam problemów, ale z YouTube'em coraz większy, więc jak macie ochotę, to zapraszam. Dziękuję. Jak najbardziej polecam na Facebooku, na YouTubie. Gosia opracowuje wszelakie aspekty społeczne i nie tylko. I mówi w taki ludzki sposób, tak jak mieliście to okazję tutaj zobaczyć. Więc ja was serdecznie zapraszam i odsyłam do publikacji, czy to na Facebooku, czy na YouTubie. Dziękuję ci ślicznie. Dziękuję bardzo. Pozdrów kefira. Nie widziałem go jeszcze na żywo, ale pozdrów. Czekajcie, to ja wam jeszcze kefira, poczekajcie, bo tu Fanta śpi, ja wam pokażę. To jest Fanta. Widać ją? O, no troszkę niżej. O. Ale czekajcie, kefira jeszcze wam pokażę, bo kefira warto zobaczyć, bo naprawdę kefir to jest kefir. Kefir, pokaż się. Pokaż. Gdzie ty jesteś? No, to jest kefir. O. Tutaj. Kefir to jest pies, który... Znaczy, ja wam życzę... O, może nie, to mam inną puentę. Nie, Gosiu, nie mów. Sprawdźcie Facebooka i YouTube'a, dowiedzcie się, kim jest kefir. Kocie, dobra, tylko mam puentę taką. Bądźcie kefirami w swoim życiu. O, cokolwiek to znaczy. A kim jest kefir, musicie sprawdzić już na Facebooku i na YouTubie. Dziękuję ci, wszystkiego dobrego. Buźka, pa, pa. Ja was serdecznie odsyłam do sprawdzenia strony agencji Movement Direction, gdzie znajdziecie wszelaką współpracę i tego, jak pracuje Agnieszka, o tym, co dzisiaj rozmawialiśmy. Możecie też posprawdzać różne inne aspekty jej działalności na wszelakich internetach. Polecam wam również fanpage'a i YouTube dr Małgorzaty Majewskiej Językobranie, gdzie, tak jak wspominałem, omawia wszelakie aspekty życiowe. I dzisiaj też mieliśmy możliwość takich na temat tańca, ale odwołać się do kwestii życiowych i poprzeć to życiowymi przykładami. Ja serdecznie wam dziękuję za dzisiejszą obecność, za to, że byliście jak co tydzień. Mam nadzieję, że będziecie za tydzień. A kto będzie za tydzień, to jest słodka niespodzianka. Dowiecie się już wkrótce, może i nawet jutro. Zapraszam was niezmiennie 21:30. Ten live oczywiście zostanie zapisany na Instastory. Możecie go również odnaleźć za jakiś czas na moim kanale na YouTubie niezmiennie. Dziękuję wam serdecznie, życzę wam spokojnej, miłej nocy. W tym ciężkim czasie, czy one już są dla nas ciężkie? To nad tym można byłoby się zastanowić. Dzięki wielkie, trzymajcie się, pa, pa.